Typerzy Prime MMA zostali oszukani? Kontrowersyjna walka Jacka Murańskiego i Pawła Jóźwiaka skończyła się zwycięstwem tego pierwszego. Jednak w związku z wątpliwościami i kontrowersją budowaną wokół werdyktu, prezes FEN odwołał się od niego. Jak się można było spodziewać, tym razem zwycięzcą został ogłoszony Jóźwiak, ale postanowił on wycofać odwołanie, aby nie przysparzać Prime MMA problemów związanych z prawem czy też bukmacherem. Jak uważacie, czy jest to w porządku dla osób, które obstawiały na wygraną Jóźwiaka? Dajcie znać w komentarzu.